Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie na portalu Videotesty.pl. Jestem Dawid. Dzisiaj zapraszam was na recenzję kolejnej karty graficznej. Karty graficznej od Zotaka i będzie to, moi drodzy, kolejna 750 Ti na naszym portalu. Także tutaj już całkiem spora kolekcja, dokładnie właśnie 750 Ti już nam się uzbierała. A to dlatego, że 750 Ti od Nvidia łączy w sobie, moi drodzy, bardzo ważną rzecz, a mianowicie stosunek jakości do ceny i wydajności. Te karty są na tyle wydajne, że pozwolą nam grać praktycznie każdą grę, oczywiście często przy rezygnacji z tej maksymalnej szczegółowości, ale też niekoniecznie zawsze na ustawieniach najniższych. Przy tym zadowolą się bardzo sensownym poborem mocy, a karty te najczęściej są i stosunkowo ciche, i chłodne. Czy tak samo będzie w przypadku karty Zotaka? Zapraszam od razu na testy. Moi drodzy, jak widzicie, już sprzęt pomiarowy gotowy, także zaraz rozpoczynam sobie testy praktyczne. Na początek jednak sprawdzimy sobie temperaturę otoczenia, jaka tutaj panuje. Gdzieś tutaj wycelujemy sobie wysoko. 29,3 stopnia. No i to jest niestety, ale temperatura realna, bo tutaj człowieka aż się leje dosłownie. I zrobimy sobie pomiar sonometrem, moi drodzy, z odległości 30 cm. Jak głośna jest konstrukcja od Zotaka GTX 750 Ti. Ja na moment wyciszę jeszcze jedyny wentylator, jaki tutaj pracuje poza tym na zasilaczu. Pozostałe wentylatory są powyłączane, więc ja się wyciszam, zatrzymuję wentylator i zobaczmy, jak głośna będzie to konstrukcja. decybela. Do takich wartości tutaj to chłodzenie jest w stanie po prostu zejść. Bardzo dobry wynik moim zdaniem. Zobaczmy na temperaturę. Temperatura, jak widzicie, karty graficznej już jest bardzo stabilna i wynosi przy tak wysokiej temperaturze otoczenia 38 stopni Celsjusza. Jest to temperatura minimalna, maksymalna i pobór mocy przez całą platformę. W tej chwili około 108 W, natomiast pamiętajcie, on zmienia się dynamicznie i on schodzi również trochę niżej, nawet do około 100 W. No to jest i tak dużo, ale to jest zasługa w głównej mierze podkręconego procesora w platformie testowej, a nie tyle samej karty od Zotaka. Tak jak widzicie, wymaga tylko jednego 6-pinowego podpięcia do zasilania. Ta konstrukcja, podobnie jak pozostałe GTX 750 Ti, posiada 640 jednostek cieniujących, 16 ROP i 40 TMU. Mamy tu na stoku już zainstalowane przez producenta 2 GB pamięci RAM taktowanych 1350 MHz fizycznie. Natomiast sam rdzeń to jest karta podkręcona, taktowany jest 1046 MHz w trybie standardowym i 1124 MHz w tym trybie Boost. PCB karty jest czarne i matowe. Zestaw portów, jakimi dysponuje ta karta, jest standardowy. To są dwa DVI, jak widzicie, jeden w użyciu. Pełnowymiarowy DisplayPort oraz pełnowymiarowy port HDMI. Razem z układem chłodzenia zajmie dwa sloty na naszej płycie głównej i są to dokładnie dwa sloty. Tutaj zobaczcie, macie przykład, że bez problemu poniżej sobie możecie zainstalować jakąkolwiek kartę rozszerzeń. I moi drodzy, lecimy sobie od razu z testami praktycznymi, czyli gry. Podczas całej rozgrywki będą monitorowane temperatury karty graficznej programem MSI Afterburner. Będzie również wykonany później pomiar głośności pracy karty sonometrem. Natomiast też cały czas na wattomierzu widzicie, mam nadzieję, że jest to widoczne, pomiary, moi drodzy, poboru mocy przez całą platformę testową z podkręconym procesorem AMD FX8320 do 4,4 GHz z napięciem 1,44 V. O, tam coś będzie nam jechało. Ajajajajaj. Dobra, tutaj się chowamy. Nawet udało mi się kogoś zabić. Jak widzicie, pobór mocy teraz przez całą platformę, mam nadzieję, że widzicie na wattomierzu, wynosi w okolicy 235 W, czyli bardzo porządnie, bardzo jest to wynik, no, bym powiedział, zadowalający. Także nie jest naprawdę nieźle. O, tutaj coś nam jedzie. Jakiś czołg. Aj, gdzie ja to strzeliłem?
No tak, to sobie mogę. Ha, ale dostał trochę. No proszę, od kogoś innego dostał i zginął. I to, co nas najbardziej interesuje, wyświetlany jest w lewym górnym narożniku. Tu oczywiście mamy GTX-a, więc nie ma mowy o współpracy z Mantle. Natomiast jak najbardziej mamy, moi drodzy, współpracę z DirectX, tak? I w takim trybie ta karta jest testowana. W tej chwili pobór mocy, moi drodzy, pobór mocy, co ja mówię, ilość wyświetlanych klatek na sekundę. Wynosi ponad 70, natomiast podczas akcji, jak widzieliście, co jest oczywiście naturalne całkowicie, on był mniejszy. Idziemy sobie dalej, gdzieś tutaj na wzgórze. No w tej chwili wystarczy, widzicie, poruszać się pojazdem. Ta ilość generowanych klatek na sekundę, ona wynosi trochę ponad 40. Oczywiście zmienia się dynamicznie. Nie ma jakichś lagów, być może zauważyliście, być może nie, ale całość działa dosyć płynnie. Oczywiście do pełnego komfortu gry tych FPS-ów troszeczkę brakuje. No, trochę się rozbije. Lubię jeździć w tym czymś. Można ładnie z odległości strącać, co tam się chce. Chyba, że traficie na kuloodporne drzewa. Jak w tym momencie. Idziemy, zobaczymy, może uda się go dorwać. Pieszo. Pobór mocy cały czas waha się w granicy około 230 W. Mam nadzieję, że ja będę pierwszy. No. Okej. Okay. No, trzeba by troszeczkę sobie go pospawać. Jest w opłakanym stanie. Dobra, spawamy, spawamy. To co, panowie, bierzemy się za następną grę. Jak widzicie, Battlefielda 4 na ultra da się grać, a pobór mocy jakoś strasznie nas tutaj nie kosztuje, tak? No i w tej chwili rozpoczynamy sobie kolejną rozgrywkę, czyli Crysis, moi drodzy. To jest moment pomiarowy. Jak chodzi o ustawienia szczegółowości grafiki, no to tutaj high, nic się nie zmienia. Cały czas w lewym górnym rogu obserwujemy sobie ilość generowanych klatek na sekundę, a co jakiś czas możecie rzucać na watomierz, o ile widzicie to, co jest na nim wyświetlane. W tej chwili ilość FPS, jaką tutaj kartę jest w stanie siebie wydobyć, przekracza trochę ponad 50 najczęściej, no poza lagami, momentami jakie są. Czyli bardzo podobne wyniki są w przypadku Battlefielda. Tutaj przechodzimy sobie przez ten. Aczkolwiek tych lagów bardziej upatrywałbym w procesorze, a nie karcie graficznej. Podczas akcji, jak widzicie, tutaj spada nam troszeczkę do nawet ponad mniej niż 40. No to już trudno nazwać w pełni komfortową rozgrywką. Tutaj troszeczkę akcji teraz będzie. Kilku panów mamy do zastrzelenia. Tu się nam nawet pancerz skończył, ale jeszcze gdzieś tutaj ktoś do mnie strzela. Wow. No proszę, nawet mnie zabili, rzadko się to zdarza. A to tam jest moment. Będzie gra z powrotem wczytana. Pójdziemy sobie jeszcze raz, żeby był pełniejszy obraz na sytuację. Okej, okay, ja zrobię, wiecie co, jeszcze tryb gry. Będą kolory, co prawda, przejaskrawione, ale może lepiej będziecie widzieli rozgenerowane klatek na sekundę, bo jest dosyć jasno. Słońce świeci nam tutaj troszeczkę. Pobór mocy przez platformę przekracza w tej chwili 240 W. O proszę, nawet się zbytnio na mnie ścięło. Ok. Ilość generowanych klatek na sekundę wahająca się w okolicy 40, no trudno nazwać grę za w pełni komfortową. Natomiast ona jest w miarę płynna. Jeszcze ktoś tutaj strzela. Gdzie jest jakiś? No to jest, nie, nie ma nikogo. Tu jeszcze ktoś gdzieś strzela. O, tego się chyba nie spodziewał.
No jak widzicie, grać da się, gra jest w miarę płynna, ale nie w pełni komfortowa. I co, podkładamy ładunek, a my widzimy się w następnej grze. I lecimy, moi drodzy, z kolejną wymagającą grą, jaką tutaj będzie dla GTX 750 Ti, czyli, moi drodzy, Far Cry. Far Cry, misja dobrze Wam znana, palenie zioła, misja, którą bardzo lubicie, wręcz uwielbiacie. Się troszeczkę wycofamy, niech on sobie usiądzie, potem go podejdziemy od tyłu. Okej, siada, jest grzeczny. Tak jak trzeba. A, ślizgiem wzięło. Pobór mocy przez platformę znowu przekracza 230 W. Natomiast nie przekracza 240 póki co, aczkolwiek widzę, że się zbliża. Ja jest mas. Mamy przekroczone 240 W. Ilość generowanych klatek na sekundę oscyluje w granicach 40, czyli bardzo podobnie jak w przypadku wcześniejszych produkcji, jakie tutaj mieliśmy. Może rzućmy okiem od razu na ustawienia graficzne, żebyście wiedzieli, do czego się odnieść. Jakość obrazu. Ustawienia są dokładnie takie same jak w trakcie rundy pomiarowej, także poszczegóły zapraszam Was do recenzji tekstowej na naszym portalu. Idziemy, póki pieski nie przybiegły. Chyba już mnie któryś piesek widział, ale może nie przybiegnie. Teraz tutaj troszeczkę popalimy. Próbujemy się. O, nawet się udało. Dobra, tutaj można. O, piesek jeszcze będzie. Pieska może z noża. Ale pamiętajcie, zwierzęta szanujemy. Tak? Okej, podmienimy sobie nasze środki. Jest dynamicznie. Cały czas ilość utrzymywanych klatek na sekundę. Powyżej 40, czyli jak widzicie, da się całkiem przyjemnie grać. Najpierw się przeładujemy, potem się podlecimy. Ok, schodzimy sobie niżej. Chociaż w sumie na tego to trochę szkoda było naboi. W sumie chowanie się w palącym się krzaku to nie jest najmądrzejsze. A i coś czuję, że zaraz będzie po mnie. Wow. A i padłem. To kończymy. I lecimy, moi drodzy, kolejną grę. Tym razem Metro Last Light. Rzućmy okiem tradycyjnie na ustawienia grafiki, opcje grafiki. Nie, to jest opcje gry, matko, tu jest grafika. Jakość wysoka, SSA wyłączone, filtrowanie tekstur razy 16, rozmycia, teselacja normalny, FPS oczywiście wyłączony. Ilość generowanych klatek na sekundę, jak widzicie, w tej chwili 40 kilka. To jest ruta, której chyba jeszcze tutaj nie widzieliście. Jesteśmy gdzieś tam na moście. Wow, matko, jedyna. Muszę sobie zmienić jakąś broń, co my tu mamy jeszcze. Gdzie oni, kurczę, mnie tak? Aj. Nie no, jak tak będziemy grali, to tam za dużo nie pogram. Nie śmiejcie się. Krasny je i obrwały. Akcja jest na takim, powiedzmy, półotwartym, bo to jest w tunelu wszystko.
O matko, znowu? Może trzeba inaczej ominąć albo coś takiego. Ale w każdym razie widzicie, ile generowanych jest klatek. Pobór prądu też jakiś nie jest. Może po prostu poczekamy, aż pójdą, co? Nie będę się kompromitował. I zaczynamy kolejną rozgrywkę, tym razem grid. Ustawienia jakoś, jak widzicie, na ultra. Kontynuujemy sobie jakieś tam zawody. Zobaczmy na ilość generowanych klatek na sekundę. Ona wynosi w tej chwili ponad 60. Powiem tak, w przypadku tego typu gry to jest ilość wystarczająca, nawet widzicie momentami ponad 70, do tego, aby grę uznać za w pełni płynną i całkowicie komfortową. Także tutaj GTX 750 Ti od Zotaka sprawdza się w 100%. Jeżeli ktoś na przykład będzie chciał nabyć tą kartę właśnie z myślą o tego typu grach, no to nie będzie najmniejszego problemu z płynnością. Oczywiście, o ile pozostała część platformy podoła. I tym razem, moi drodzy, jeszcze jedna gra już na zakończenie, czyli Mafia 2, być może dobrze Wam znana, być może nie. Polecam, jeżeli ktoś nie grał. Gra już ma swoje lata, natomiast jest bardzo dobrą propozycją na naprawdę długie godziny i ciekawą przede wszystkim, jeżeli chodzi również o fabułę gry. Ok, odbierzemy sobie telefon, to możemy sobie pominąć i idziemy od razu, słuchajcie, na zewnątrz. Jak widzicie, tutaj karta graficzna radzi sobie świetnie, przynajmniej na razie, bo to jest ponad 90 klatek. Zobaczmy ustawienia więc grafiki. Oczywiście Full HD, pełny ekran, synchronizacja wyłączona, anti-aliasing wyłączona, filtrowanie anizotropowe razy 16, jakość cieni wysoka, ogólnie ustawienia wysokie, o, tak Wam powiem. Tej gry nie ma normalnie w zestawieniu, to już jest starsza produkcja, natomiast lubię Wam ją tutaj od czasu do czasu pokazać, bo dzięki temu macie też porównanie, jak ta karta, czy w ogóle jak karty sprawdzają się również na bardziej wymagających konstrukcjach, ale sprzed kilku lat, na bardziej wymagających grach. Wyjeżdżamy sobie na miasto. Całkiem niezłą bryką jedziemy. To jest jeszcze ta część gry krótsza, która rozgrywa się, jak jest zima. Gdzieś tam się potrąciło, nic nie szkodzi. Zdarza się. Dzisiaj można na policję jechać na czołówkę i nic im to nie robi różnicy. Czasami jak za szybko jedziecie, to gonią. Fajna gra pod względem graficznym również. I klimat, muzyka, moi drodzy, no jest świetna po prostu w tej grze. Polecam, jeżeli naprawdę ktoś jeszcze w to nie grał. No i jak widzicie, 750 Ti pozwoli Wam grać tutaj bez problemu, całkowicie płynnie, nawet na ustawieniach wysokich, jak chodzi o jakość grafiki. Możecie nawet poszaleć. A co tam? Teraz pojedziemy jakąś troszeczkę szerszą autostradą, to raczej za dużo powiedziane, ale częścią obwodnicy miasta Liberty City, jak dobrze pamiętam. Tutaj port widać. Zobaczcie, można się porozglądać troszeczkę. Idziemy środkiem, więc nikt tam nie powinien nam raczej wyjechać zbytnio. Nie ma żadnej policji, żeby ich wyprzedzić. Też ciekawe, szkoda. Zobaczmy od razu na wyniki temperatur. Karta, moi drodzy, osiągnęła maksymalnie 70 stopni Celsjusza. W tej chwili właśnie po zakończeniu testów ta temperatura zaczyna spadać. Rzućmy okiem również na wattomierz. Maksymalny, ale całkowicie maksymalny w piku pobór mocy 321 W. Natomiast pamiętajcie, że widzieliście praktycznie niemalże na żywo pobór mocy przez zestaw. I on wynosił w granicach podczas rozgrywki, również na przykład w Battlefield 4 na ultra, w okolicy około 240 kilku watów. Także tutaj macie jakiś taki pikowy moment, musiał być po prostu, gdzie ta platforma została troszeczkę mocniej obciążona. Zostaje nam jeszcze tylko pomiar, moi drodzy, głośności pracy karty. A co do tego, to użyjemy sobie tutaj, moi drodzy, programu Engine Heaven Valley. Zostaje nam pomiar głośności zgodnie z obietnicą Engine Heaven Valley. Robi nam obciążenie procesora, tak? Tym razem to
on będzie zadawał tutaj trudy obliczeniowe karcie graficznej. Wszystkie wentylatory w obudowie powyłączone, zostaje nam jeszcze ten na procesorze. Ja już go zatrzymuję, a wy obserwujcie wskazania sonometru. No około 40 dB, czyli jest troszeczkę głośniej niż w przypadku, kiedy mieliśmy zestaw nieobciążony, natomiast tutaj konstrukcja Zotaka spisuje się jak najbardziej bardzo dobrze i pozostaje konstrukcją wciąż naprawdę cichą. Drodzy, 750 Ti od Zotaka, można powiedzieć, że mnie całkowicie nie zaskoczyła. Można by powiedzieć, że nudno? No, nie do końca. Ponieważ to, że mnie zaskoczyła mnie ta karta, to tak naprawdę duży plus, duży pozytyw, ponieważ jest to kolejna konstrukcja, która okazała się w swojej cenie bardzo dobrą kartą tak naprawdę i pod względem wydajności, i pod względem poboru mocy oraz temperatur. I od tego zaczniemy. Karta w bardzo upalny dzień, gdzie temperatura tutaj w otoczeniu ze mnie prawie cieknie, dochodzi do blisko 30 stopni, karta otrzymywała podczas obciążania grami, również tymi najbardziej wymagającymi jak Battlefield 4 przy maksymalnej szczegółowości detali, równe 70 stopni Celsjusza. Wynik bardzo dobry. Przy tym ta karta pozwalała nam płynnie w tego Battlefielda grać. Oczywiście nie odbywało się to bez spadków w newralgicznych momentach, natomiast cały czas ta gra była w miarę płynna. Przy rezygnacji do ustawień niskich mamy komfortową rozgrywkę. Podobnie sytuacja wyglądała w innych równie wymagających grach, jak chociażby Crysis 3. Tutaj, moi drodzy, karta również dawała radę i najczęściej, jeżeli procesor nie powodował dropów, no to utrzymywane było stabilne ponad 40 klatek na sekundę przy ustawieniach high, czyli wysokich. Cały czas gry mamy płynną, nie jest to pełny komfort, ale można zrezygnować z tej szczegółowości detali. Nawet można zejść troszeczkę z grafiki, z rozdzielczości i mamy grę, która i będzie całkowicie płynna i komfortowa. Co do poboru mocy, najczęściej ten podczas rozgrywki wahał się w granicy od 200, około 30 do ponad 240 W. I biorąc pod uwagę procesor w naszej platformie, jest to wynik jak najbardziej bardzo dobry. Troszeczkę niestety, ale na minus tutaj należy zaliczyć pobór mocy przez całą platformę podczas spoczynku, ponieważ ten wynosił aż około 100 W, ale karta rekompensuje to podczas już tutaj właściwej rozgrywki, podczas właściwego obciążenia. I co bardzo ważne, co pokazał tutaj nasz sonometr, a już schowany, no, że ta karta pozostaje również bardzo cicha. Pamiętajcie, że odległość pomiaru to jest zaledwie 30 cm. I podczas obciążania programem syntetycznym wartości, które delikatnie tylko przekraczały 40 dB, to jest wynik moim zdaniem bardzo dobry, a nawet rewelacyjny. Moim zdaniem GTX 750 Ti zasługuje tutaj na pełną ocenę naszej redakcji, a także na wyróżnienie, ponieważ również na tle konkurencji 750 Ti ta karta wypada naprawdę bardzo dobrze i aż żal byłoby jej nie polecić. To jest, moi drodzy, na tyle w tej recenzji. Dzisiaj troszeczkę krócej, ale za to bardzo konkretnie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli chcecie oczywiście sobie porównać osiągi tej karty do konkurencji, sprawdzić jak wszystko wygląda dokładnie na wynikach oraz jakie wyniki uzyskuje w testach syntetycznych, zapraszam oczywiście do pełnej recenzji tekstowej, do której link znajdziecie na dole w opisie. Ja się z Wami żegnam, a jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam oczywiście do komentowania oraz na nasze forum technologiczne, forum wideotesty. Link również w opisie filmu. To jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.